tam się rośnie radośnie. No wygląda to lepiej niż ostatnio. No to chyba numerek na jutro. O Jezusicko. Jest ruch w interesie. Porwał mi się pod nóżek, ale nie wiem, bo nie mogę teraz patrzeć, bo muszę się wykręcić. No nie mogę się zaprzeć, bo nie mam podnóżka, no. Urwany podnóżek, chyba awaryjnie wylądował, bo to do dupy takie latanie. Tu jeszcze mogę awaryjnie lądować. To mi zepsuło dzisiejszy dzień. Może zdążę jeszcze na lanówkę. To jest taką głupotę. Nie zdążę. No niestety. To chociaż serwis zrobił. Podłączenie powinno wyglądać tak jak tu. Odmaszerowała cała klamra. Bo jakoś się trzyma, ale już jest w pół do trzeciej. W pół do czwartej będę na startowisku. Drugie wejście. I nie jestem sam. O to chodziło, teraz jest fajnie. Znaleźć swój prywatny komin. Jest. Jest kamień gdzieś. Kępy lecą i to mrowie. Straciłem szansę na przelot, ale i tak jest fajnie. Coś pięknego, takie kurki. Dzisiaj dzień katastrof. Wario mi się też odkleiło. Rzep się odkleiło od waria. No. Dzisiaj chłodno zrobiło, ale fajnie. Jak relaksujące. Może jakąś chmurkę ustrzelić i zrobić taki mały trójkącik. Teraz widać różnicę w prędkości. A jest mój prywatny kominek ponad tym całym bałaganem. Nie jest bez sensu deszcz teraz odlatywać. Ale fajnie jest. Dobra, starczy tego seksu.
mam skrócony podnóżek, niewygodnie. O, komin. Czy no pokręcę. Wszyscy czekają we wsi. A tu będzie komin od tej chmury. No i się wygrzebiemy jeszcze stąd. To jest łączka oficjalna. Ups. Z wiaterkiem. To jest śmietnik prawdziwy, o, wszystko się pourwało. Trzeba zrobić przegląd sprzętu. Ale dzień uratowany. O, i soczewka idzie. A co wy panowie tak przy pustym stole? No, trzeba się przy pustym przynieść. Słyszałem, jak podnóżek strzelił. Nie tylko podnóżek.